dobry. Wracamy z aktualizacją Radiance, Merlis i Marinis w 16 tygodniu. W tym tygodniu zaczynamy w supermarkecie, ponieważ jest to pierwszy tydzień, kiedy ryneczek jest cały wypełniony 135 różnymi odmianami pomidorów ze świeżymi i starszymi produktami. Ze względu na załagodzenie przepisów COVID, wizyty są ponownie dozwolone, a więc zapraszamy. A teraz przejdźmy już do szklarni. Znowu jesteśmy między uprawami. Marinis po prawej i Merlis po lewej stronie. W ubiegłym tygodniu mieliśmy tydzień z dużą ilością światła i dużą ilością niskich temperatur. W uprawie widzimy, że wierzchołek jest znacznie rozszerzony, ale nadal generatywny. To, co widzimy w tym momencie, że Merlis jest bardziej wegetatywna niż Marinis. Aby upewnić się, że wszystko nadal pozostaje w równowadze, zaczęliśmy od strategii wentylacji i teraz staramy się wietrzyć trochę od strony wiatru, jeśli pogoda na to pozwala. Więc najpierw trochę na wietrzna, a później zawietrzna strona. Jesteśmy w uprawie tradycyjnej Radiance. Zaskakuje nas to, że w ostatnich tygodniach Radiance naprawdę nadrobiło zaległości. Dla porównania, Radiance teraz jest wyżej w produkcji niż w 2020 roku, mimo że uprawa była wysiana 5 dni później. Teraz uprawa doświetlana. Zaczniemy od Marinis, za chwilę przejdziemy do Merlis. W przypadku Marinis widzimy, że mieliśmy kilka tygodni, kiedy wierzchołek był spiczasty. Zbiory spędu dodatkowego jeszcze się nie rozpoczęły. Zauważyliśmy, że Marinis również zaczyna się odciążać. W wierzchołku zaczyna powracać siła, choć jest nadal generatywny, zupełnie inny obrazek niż w produkcji tradycyjnej. Widzimy również, że grubość wierzchołka była poniżej 9 mm, ale teraz zaczyna ponownie wzrastać. Przejdźmy więc do Merlis. Widzimy całkiem podobny obrazek. Widzimy nieco więcej mocy w wierzchołku. Widzimy również uprawę, która wychodzi z dodatkowego stresu. Teraz rośniemy w siłę. Dlaczego tak? Kilka lat temu zalecenia brzmiały: kwitnienie zapewnia wzrost, a tym samym produkcję. Wtedy zawsze wzrost był generatywny. Teraz więcej uwagi poświęca się na siłę, ponieważ daje ona większą odporność roślinie. Na koniec więc przejdźmy do Radiance. Widzimy tutaj głównie to, że pod koniec marca zaobserwowaliśmy znaczny spadek liczby kwiatów, które roślina wyprodukowała. Osiągnęliśmy 6 kwiatów i 6 owoców. Teraz widzimy, że wygląda to lepiej i mamy 8 kwiatów na gronie. To wystarczy, aby wyprodukować 6 owoców. Na zakończenie tego tygodnia coś z ekspozycji na światło. Coraz bardziej zbliżamy się do lata i mamy teraz wystarczająco dużo światła. Myślę, że przez kolejny tydzień będziemy doświetlać uprawę tylko kilka godzin dziennie i aż w końcu przestaniemy. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Do widzenia!